Hej, fajnie, że wpadłeś, żeby zobaczyć, o co chodzi z tworzeniem nowej platformy dla fotografów. Pewnie wylądowałeś tutaj prosto z forum fotograficznego, albo z mediów społecznościowych, albo z polecenia znajomej osoby. Jakkolwiek by nie było, super, że jesteś. Mam na imię Łukasz i razem z moją żoną Romą, podobnie jak ty, jesteśmy fotografami. Utrzymujemy się z tego zawodu od 10 lat. Przez ten czas próbowaliśmy przeróżnych metod monetyzacji naszej usługi i odkryliśmy jedną ciekawą rzecz. Otóż naprawdę świetnym sposobem na zarabianie na zdjęciach jest ich sprzedaż w formie wallartów, czyli fotoobrazów, czyli takich pięknych wydruków oprawionych i gotowych do powieszenia na ścianie. Wierz mi albo nie, ale jest na to ogromne zapotrzebowanie. Sprzedajemy około 1000 takich fotoobrazów rocznie. A sprzedajemy tylko swoje prace i praktycznie tylko w jednym mieście. To są zdjęcia z sesji portretowych, które potem oferujemy klientom w formie takich właśnie wallartów. W związku z tym postanowiliśmy przygotować rozwiązanie, które także innym fotografom pomoże sprzedawać ich prace w takiej właśnie formie, w formie fotoobrazów. A właściwie idziemy jeszcze krok dalej, bo budujemy kompletny system, który pomoże sprzedawać nie tylko pojedyncze obrazki, ale całe ich klastry, całe kompozycje, które będą stanowić piękną i unikalną dekorację mieszkania klienta. System, nad którym pracujemy, nazywa się Printowski i jego strona internetowa mieszka sobie pod adresem printowski.com. Printowski pisane przez V. W jego skład wchodzą trzy główne elementy. Po pierwsze, są to piękne i świetnej jakości wallarty, czyli fotoobrazy. Drugi element to aplikacja webowa, czyli taka, która działa w przeglądarce, której nie trzeba instalować na dysku. Trzeci element to jest marka, pod którą fotoobrazy będzie znał Twój klient. Dlaczego osobna marka? O tym później. Teraz w paru słowach omówię każdy z poszczególnych elementów systemu. I tak, po pierwsze, wallarty. Wallarty są to piękne i wysokiej jakości wydruki artystyczne wykonane w technologii atramentu pigmentowego. Jest to technologia, która jest wykorzystywana między innymi w fotografii kolekcjonerskiej. Po wydrukowaniu fotografie z pieczołowitością oprawiamy w naszej pracowni i przygotowujemy je do powieszenia na ścianie w domu klienta. Co ważne, nasze wallarty mają walor archiwalny, co się przekłada na to, że nie wyblakną, wisząc na ścianie nawet przez kilkadziesiąt lat. Drugi element systemu to aplikacja. Jest to potężne, ale w zasadzie banalnie proste w użyciu narzędzie. Po tym, jak założysz konto w aplikacji, możesz tutaj robić kilka rzeczy. Przede wszystkim ustalasz sobie swoją stopę narzutu na nasze produkty. Czyli na przykład na wydruk, który nas kosztuje 100 zł, możesz nałożyć narzut w wysokości 80%. To zależy tylko od Ciebie i to jest to, ile Ty na tym zarobisz. I w momencie, kiedy będziesz pokazywał cały projekt klientowi, a o prezentacji parę słów powiem później, klient widzi ostateczną cenę za produkt, czyli w tym przypadku 180 zł. Dzięki temu zarobiłeś właśnie 80 zł. Wysokość narzutu, tak jak powiedziałem, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, w aplikacji, korzystając z kreatora, możesz przygotować projekt ściany, konkretnej ściany klienta z konkretnymi zdjęciami w konkretnych formatach. To da mu takie wyobrażenie, jak zdjęcia z sesji będą wyglądać na ścianie. Czyli do tej pory ustaliliśmy w aplikacji narzut na wallarty, przygotowaliśmy projekty galerii ściennych dla klienta i trzecia bardzo ważna funkcjonalność aplikacji to jest moduł prezentacji. Czyli na spotkaniu z klientem włączasz laptopa, logujesz się do aplikacji i prezentujesz mu to, co wcześniej przygotowałeś.
Jeżeli klient będzie miał życzenie, możecie wspólnie dopieścić projekty, możecie przesuwać obrazy po ścianie, powiększać je, pomniejszać, podmieniać itd., itd. W momencie, kiedy klient jest już w 100% usatysfakcjonowany swoją nową, piękną, domową galerią sztuki, klikasz potwierdzenie zamówienia. Ale nic się nie martw. Póki co nie musisz nic płacić, bo zamówienie na razie jest zamrożone. Przecież na razie klient nie zapłacił jeszcze tobie. Dopiero w momencie, kiedy ty rozliczysz się z klientem, czyli wróćmy do wcześniejszego przykładu, klient zamówił 10 wallartów po 180 zł, zapłacił ci za nie 1800 zł i dopiero w tym momencie ty robisz przelew za wykonanie wallartów na wysokość 1000 zł i w tej chwili my przejmujemy pałeczkę, czyli ruszamy z produkcją i po jej ukończeniu pakujemy to i wysyłamy wraz z instrukcją montażu wprost do domu twojego klienta. Trzeci element printowskiego to jest taka submarka, można powiedzieć. Nazywa się ona Wall & Pix. To jest taka marka, która jest zaprojektowana specjalnie dla klientów fotografów. I pod tą właśnie marką klienci będą znać nasze wydruki. Możesz zapytać, dlaczego osobna marka? No chodzi o to, że printowski to ma być twój partner biznesowy. To jest rozwiązanie, które pomaga fotografom zwiększać zarobek oraz budować świetną reputację wśród klientów przez oferowanie pięknych i trwałych wallartów. Gdyby klient miał tę samą stronę internetową co ty i znał ogólnie komunikat, który printowski kieruje do ciebie, to wiedziałby, ile kosztują poszczególne produkty. Co za tym wiedziałby, ile na nim zarabiasz. A według nas nie o to chodzi. My bardzo cenimy dyskrecję, dlatego wyszliśmy z założenia, że to tylko i wyłącznie twoja sprawa, ile zarabiasz na fotoobrazach i klient powinien znać tylko cenę, która dotyczy jego, którą ustalasz ty. Poza tym marka Wall & Pix jest tak zaprojektowana, żeby zdjąć ciężar promowania fotoobrazów z fotografa, no bo nie każdy przecież jest sprzedawcą. Wiemy, że dla wielu osób olbrzymim problemem jest promowanie swoich usług, swoich produktów. Dlatego właśnie postanowiliśmy stworzyć taką osobną markę, która pomoże fotografom sprzedawać te wallarty. Wall & Pix to nie tylko produkt końcowy, czyli galerie ścienne. To również pakiety powitalne, które otrzymasz, które będziesz mógł wręczyć swoim klientom, na przykład w czasie pierwszego spotkania z nimi. To próbki wydruku na naszych materiałach, to w końcu piękna strona internetowa, która będzie budować wartość wallartów w świadomości klientów. No dobra, przyszedł czas na podsumowanie. Printowski to kompletne rozwiązanie dla fotografów. Służy ono do sprzedaży ich zdjęć w formie domowych galerii sztuki do domów ich klientów. W skład systemu wchodzą piękne i odporne na blaknięcie wallarty, aplikacja, która pomaga przejść proces sprzedaży, a także marka, która pomaga promować galerię. Korzystanie z systemu printowskiego niesie ze sobą wiele dobrodziejstw. Przede wszystkim fotograf zwiększa swoje zarobki. Mało tego, nie ponosi on żadnego ryzyka. Korzystanie z aplikacji jest zupełnie za free. Złożenie zamówienia nie obliguje do niczego. Fotograf może aktywować zamówienie i dokonać płatności dopiero po tym, jak sam otrzyma zapłatę od klienta. Kolejna rzecz to budowanie lub wzmacnianie świetnego wizerunku fotografa poprzez oferowanie ciekawych, unikalnych i pięknych produktów doskonałej jakości. W tej chwili system jest jeszcze ciągle w budowie. Póki co aplikacja jest w fazie alfa, czyli w fazie produkcji. Kolejny etap to beta testy. Jeżeli to wszystko, o czym do tej pory mówiłem, wydaje ci się w miarę interesujące, to może zostaniesz beta testerem. Gdy aplikacja pojawi się już w wersji beta, będziesz mógł w niej poklikać, pobawić się kreatorem ścian, będziesz testować różne funkcje systemu, będziesz przeprowadzać symulacje spotkań z klientem.
Jeżeli uda Ci się zauważyć jakieś dziury w całym systemie, w całym procesie, będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się tym z nami po to, żebyśmy mogli te dziury załatać. W zamian beta testerów będę informował na bieżąco o postępach w rozwoju projektu. Planuję również darmowe zestawy próbek dla nich oraz dla ich klientów. Także na pewno będą mogli liczyć na specjalne rabaty dla pierwszych użytkowników. No a oprócz tego będą mogli skorzystać z całego systemu jeszcze przed premierą. Jeżeli chciałbyś być częścią tego przedsięwzięcia, to wejdź na stronę printowski.com i zapisz się na newsletter. Dzięki za Twój czas i mam nadzieję do zobaczenia na newsletterze. Hej!